Dzień dobry, witam Was moi drodzy ponownie na kanale Kilometry w Nogach Zapisane i zapraszam na kolejną relację z przejścia jednego ze szlaków słowackiego raju. Dzisiaj zawitamy do wąwozu Mały Kysel, ponieważ jest to wąwóz położony w środkowej części rezerwatu. Przejdziemy do niego kilkoma połączonymi szlakami. Najpierw przejdziemy przełomem Hornadów, następnie skręcimy w dolinę Plastorisko, a następnie spod schroniska niebieskim szlakiem udamy się do właśnie początku wąwozu Mały Kysel. Jeżeli tradycyjnie relacja Ci się spodoba, bardzo proszę o łapkę w górę, a jeżeli nie chcesz, by następne odcinki kanału, które już są w opracowaniu, Cię minęły, zapraszam do subskrypcji kanału. No a teraz już tradycyjnie, no to zaczynamy. Witam Was moi drodzy ponownie na szlakach słowackiego raju. Kolejny raz wyruszamy na jego szlaki spod Lesoka, prawdopodobnie najważniejszej bazy wypadowej do rezerwatu. Jest przed godziną 7, gdy wraz z ekipą grupy forumowej Kilometry w Nogach Zapisane wyruszamy do Doliny Mały Kysel. Sam wąwóz Mały Kysel leży w środkowej części rezerwatu. Dotarcie do niego wiąże się z koniecznością dojścia i pokonania dodatkowych kilosów na nogach. Aby zaznać dodatkowych atrakcji, postanowiliśmy cel naszej dzisiejszej wyprawy połączyć z przejściem części drogi szlakiem przez przełom Hornadu, a następnie Doliną Klastorską, dotrzeć pod schronisko i stamtąd dopiero pod wąwóz Mały Kysel. Ruszamy więc za znakami czerwonymi, by już po chwili wygodną drogą odbić w lewo na szlak niebieski i mijając kilka przydrożnych knajpek i pensjonatów oraz domki kempingowe w lesie, dojść do skrzyżowania ze szlakiem zielonym. My skręcamy w lewo, kierując się nadal za szlakiem niebieskim. Słyszymy w oddali szum Hornadu. Już po chwili wchodzimy w las, by stanąć nad niewielkim urwiskiem skalnym nad potokiem. To pierwsze miejsce widokowe na szlaku przełom Hornadu. Widok jest przepiękny. W dole sam potok, pobliskie wzgórza, a nad potokiem stalowy most, przez który niebawem przejdziemy na jego drugą stronę. W tym miejscu dołącza szlak żółty. My jednak skręcamy w prawo za mostkiem i zaczynamy wędrówkę stromymi brzegami Hornadu. Teraz szlak wiedzie podestami nad wodami potoku.
Często przechodzimy płytami skalnymi, które dla bezpieczeństwa zabezpieczone są łańcuchami, lub wchodzimy w las idąc wygodną leśną ścieżką, by po chwili znowu stanąć na podestach kilkadziesiąt metrów nad lustrem wód potoku. Przełom Hornadu został wycięty w wapieniach i dolomitach budujących z rąb słowackiego raju. Ciągnie się od zbiegu Hornadu z potokiem Wielka Biela Woda na zachodzie po miejscowość Śmiżany na wschodzie. Jego długość wynosi 13 km. Szerokość wąwozu wynosi w najwęższych miejscach zaledwie kilkanaście metrów, a głębokość od lustra wody po najwyższe szczyty dochodzi do 150 metrów. Odcinek o najbardziej eksponowanych brzegach nosi nazwę Żelazne Wrota. Można tu zaznać przypływu adrenaliny. Wysokość robi wrażenie. Co pewien czas szlak łagodnieje i schodzi na łagodne, kamieniste dno potoku. To okazja, by trochę zaznać odpoczynku i porobić kilka fotek. Szlak wije się brzegami Hornadu, a my po stalowych mostkach często przechodzimy z jednego na drugi jego brzeg. Wokół nas wyrastają wysokie krasowe skały, kryjące w swych wnętrzach wiele mniejszych i większych jaskiń, jak chociażby Mnichowa Dziura. Oczywiście nie są one tak spektakularne i duże, jak byśmy sobie wyobrażali, ale też stanowią swoisty urok tej krasowej krainy.
Przechodząc po podestach szlaku nad Hornadem, w ścianie jednej z nadbrzeżnych skał, można zauważyć niewielką tabliczkę. To upamiętnienie ofiar tragedii katastrofy helikoptera ratunkowego, jaka miała tu miejsce w roku 2015. Dochodzimy do wysoko zawieszonego nad Hornadem mostu, miejsca, gdzie krzyżują się trzy szlaki. Tu opuszczamy szlak niebieski i wchodzimy na szlak zielony, podążający w Dolinę Klasztorską, a prowadzący do schroniska. Szlak po kilkunastu metrach rozgałęzia się na dwa szlaki. Zielony, bardziej atrakcyjny, którym my pójdziemy, oraz żółty, mniej imponujący, a służący jedynie jako zejściowy spod schroniska w Klasztorsku. Teraz zaczyna się podejście wąwozem wzdłuż płynącego z palejego dnem potoku klasztorskiego. Tu skalne ściany się zawężają i nagle na jego lewym zboczu zauważam niewielki otwór skalny. To wejście do Bielej Jaskini. Choć wiedzie do niej dość widoczna ścieżka, to wielu turystów nie zauważa tego miejsca i podąża dalej, omijając ją z daleka. W oddali już słychać szum spadającego wodospadu Strakow i może to on powoduje, że chcący jak najszybciej do niego dotrzeć turyści nie zauważają, że obok jest właśnie ona. Podejście do niej jest strome, śliskie i bardzo kruche. O dziwo, w pewnej chwili pojawiają się w najbardziej stromym miejscu łańcuchy, a my przy ich pomocy stajemy u wejścia do jaskini. Nie jest ani duża, ani wysoka, a jej dno jest kruche i zasłane sypkim, kruszonym wapieniem. Jaskinia posiada dwa boczne odgałęzienia, a badania i penetracja jaskini dowodzi, że ich łączna długość wynosi około 26 metrów. Warto było ją odwiedzić i zobaczyć. Schodzimy ostrożnie w dół i po kilkunastu metrach podchodzimy pod wodospad Strakow. To pierwszy i najwyższy wodospad tej doliny. I znowu, z powodu suszy, wodospadu nie oglądamy w jego pełnej krasie. Woda spada z progu skalnego z wysokości około 13 metrów, a my stalową drabinką tuż obok wodospadu podchodzimy w górę. Warto tu się zatrzymać choć na chwilę zadumy, przeżycia lub po prostu zapatrzenia się w piękno tego miejsca. Po minięciu tego wodospadu czeka nas podejście pod drugi wodospad doliny. Droga wiedzie teraz po podestach, często podchodzimy po skalnych zboczach, by po chwili marszu i podejścia stanąć pod jego skalnym progiem. W tej nie tak rozległej małej dolinie znajduje się aż 7 wodospadów. Wspaniały Strakow, nazwany tak na cześć Antoniego Strakowa, drugi co do wysokości Objawitelów, czyli wodospad
odkrywców o wysokości 11,5 metra, duchowy, po polsku tęczowy, spadający z progu skalnego o wysokości 8,5 metra, machowy, czyli omszały, 6-metrowej wysokości, kartuzjański, kartuzjanów. Sądzę, że chodzi tu o jakieś zgromadzenie zakonne 4-metrowej wysokości. Oraz dwa nieco mniejsze 3-metrowej wysokości, wodospad Mali oraz wodospad Nedobrecho. Część z nich została nazwana, jak mogliście zauważyć, na cześć ludzi zasłużonych dla turystyki słowackiej. Badaczy, przewodników, nauczycieli, propagatorów piękna tych rejonów. Ostatnia część szlaku jest stroma i podchodzimy pod niego, wychodząc na szeroką i rozległą polanę. W oddali ukazuje się nam zarys schroniska. Przechodzimy wyraźną ścieżką wiodącą w jego stronę i już niebawem jesteśmy pod samym schroniskiem. Nie zatrzymujemy się pod nim jednak. Skręcamy na niebieski szlak w prawo i już po chwili jesteśmy na drodze leśnej prowadzącej do wąwozu Kessel. Droga nie jest wymagająca, prowadzi lekko w dół, aż do rozwidlenia szlaków. Skręcamy następnie w lewo za żółtym szlakiem prowadzącym do wylotu Doliny Kessel, szlaku końcowego Ferraty. Jest to odcinek warunkowo dwukierunkowego szlaku Ferrat, umożliwiający turystom zobaczenie wielkiego wodospadu Obrowski. Idziemy go zobaczyć. Zejście nie jest trudne, a odwiedzających to miejsce zachęcamy do nieomijania tej możliwości zobaczenia wspaniałego wodospadu. Blisko ścian, po wygodnych podestach, przy huczącej i spienionej, jakby ze złości wodzie, która chce nam pokazać swoje niezadowolenie, że chcemy zabrać jej tajemniczość tego miejsca, dochodzimy do mostku, gdzie kończy się szlak żółty i dalej następuje wyjście z Ferraty. Dalej już nie idę. Wracam na powrót tą samą drogą i do rozwidlenia szlaku. Skręcamy teraz w lewo i po chwili stajemy na kolejnym rozwidleniu szlaku. Teraz w lewo i po chwili wchodzimy w wąwóz Małe Kessel. I tu sprawdza się powiedzenie, mały nie oznacza, że niewielki. Swoimi atrakcjami mile nas zaskoczy. Ta dolinka o niewielkiej długości, bo zaledwie 3,5 km, podobnie jak i pozostałe w raju, słynie głównie z tego, co słynie cały słowacki raj jako kraina wodospadów. A w jej gęstwinie też ich tu jest kilka. Prowadzenie do doliny jest stosunkowo krótkie i tuż za kolejnym zakrętem czeka na nas wielka niespodzianka. Mały wodospad, o takiej samej nazwie jak ten z Doliny Klasztoryjskiej. Od razu jestem happy. Z ochotą łapię za szczeblem stalowej drabiny i w górę. Niebiesko znakowany szlak jednokierunkowy prowadzi dnem potoku. Aby go bezpiecznie pokonać, znajdziemy na jego brzegach sztuczne ubezpieczenia, podesty, drabiny, czy już nieraz poznane i przetestowane stupaczki. Wąwóz ma kształt głębokiego kanionu, którego dnem płynie potok Mały Kessel. Krok po kroku omijając powalone drzewa, przechodząc, może i nieraz mocząc po kostki nogi, zagłębiamy się w głąb doliny. I tak dochodzimy do miejsca, gdzie dolina się zwęża. Oznacza to jedno, niebawem napotkamy pierwsze wodospady. Nie żałuję, że na dzisiejszą wyprawę wybrałem właśnie ten wariant. Cały ten kanion, porośnięty mchami, nie tak jak pozostałe, tworzy swoistą aurę bajkowości i czarów. Każdą pokonaną stupaczką rośnie we mnie zadowolenie i radość. Jeszcze raz ochoczo dnem doliny podchodzę w górę. Nagle na naszej drodze, zdaje się jakby blokując nam drogę, staje brama skalna.
Do moich uszu dobiega wzmożony szum wody. Świadczy to tylko o jednym, że już przed nami kolejny wodospad. Mijam porośnięte mchami zielenią skalne ściany. Niemal wciskam się między skały. Moim oczom ukazuje się wspaniały widok. Po tych porośniętych mchami ścianach spływa kolejny wodospad. Wody nie jest dużo, ale i tak przechodząc obok niego czujemy na twarzach krople bryzy rozbryzgiwanej ze spadającego wodospadu znajdującego się w wąwozie. Nie uciekam. Czuję krople wody na swej twarzy, ale widok jest tak cudowny, że pragnąłbym tu pozostać i napajać się pięknem tego zakątka. Ten 8-metrowej wysokości wodospad o dźwięcznej nazwie Machowy zdawać by się mogło robi wszystko, by nas zatrzymać tu na zawsze. Sama dolina ukaże nam 3 wodospady na swojej drodze. Bardzo urokliwe, choć może nie tak imponujące wysokością jak w pozostałych dolinach raju. Zaczęliśmy od wodospadu Małego, następnie Machowy i na koniec przejdziemy Malo-Kycelowy wodospad. To wprawdzie duża kaskada, która przypływa na potoku. Kiedy już prawdopodobnie widziałem i odwiedziłem wszystkie wodospady tej krainy, dochodzę do wniosku, że bardzo trudno jest określić, który z nich jest the best słowackiego raju. Każdy ma swoisty klimat. Każdy można dostrzec piękno i osobisty urok. Jeden może powalać wysokością, drugi swoistym klimatem, jaki go otacza, jeszcze inny roślinnością, mchami, którymi jest porośnięty. W każdym można podziwiać coś innego. Jaki więc mamy wybór? Każdy należy je odwiedzić i zobaczyć, a i Wam życzymy, byście mogli je zobaczyć i podziwiać swoimi oczami. Po ich przejściu znowu wchodzimy w gęstwinę. Dolina zaczyna się rozszerzać. Podejście robi się strome, a my podchodząc pod górę już po chwili wychodzimy z gęstwiny, stając na małej polanie. To rozwidlenie, a raczej skrzyżowanie, gdzie zbiegają się drogi wylotowe z pobliskich dolin. Tu chwila odpoczynku. Konsumujemy pozostałości, resztki jedzenia, jakieś elektrolity i w drogę powrotną do Podlesoka. Nie relacjonuję już tej części, bo już wielokrotnie byliśmy na tym szlaku do Podlesoka. Czeka na nas teraz mozolne schodzenie w dół, szlakiem żółtym do czerwonego i lesistym traktem, czasem jego skrótami, na parking i w drogę powrotną do domu.